Kursantki z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu wykorzystują każdą możliwą okazję, aby podszkolić fryzjerskie rzemiosło. Czesały już na studniówki i w Domu Pomocy Społecznej, a tym razem na zabiegi fryzjerskie zaproszono członkinie Związku Osób Niewidomych i Niedowidzących z Okręgu Ostrowieckiego. Panie poddają się zabiegom fryzjerskim. Nasze kursantki kursu kwalifikacyjnego w zawodzie fryzjer, mam nadzieję, że sprawią im tutaj wiele radości właśnie tymi zaproponowanymi stylizacjami. W niedzielę w południe okazję do darmowej wizyty u fryzjera miało 11 pań z koła Ostrowieckiego Związku Niewidomych i Niedowidzących. Swój czas poświęciły im 4 kursantki z kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie fryzjer. Z uwagi na porę dnia wybierano fryzury dzienne. W planie mamy modelowanie włosów, może jakieś strzyżenia, no w zależności kto sobie co będzie życzył. Współpraca Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ostrowieckiego Koła Związku Niewidomych to nie nowość. Koło ma swoją siedzibę właśnie w budynku CKU, dlatego członkinie przyznają, że bardzo cenią sąsiedzką życzliwość placówki. Już trzeci raz tutaj gościmy, także my jesteśmy bardzo zadowolone z tych usług. No i dzisiaj też właśnie dlatego jesteśmy. Panie bardzo się ucieszyły, nasze podopieczne. W Ostrowieckim Kole Związku Osób Niewidomych przyznają, że ich działalność koncentruje się głównie wokół spraw związanych z wadą wzroku i pozyskiwaniem sprzętu, który ułatwia życie codzienne osobom z takimi wadami. Czy taki ciśnienie mierzy mi mówiące, gdzie nasi podopieczni udają się do PCPR-ów, tam składają wnioski. No i te wnioski są pozytywnie rozpatrywane, także też jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Panie nie ukrywają jednak, że okazje takie jak zaproszenie Centrum Kształcenia Ustawicznego to dla nich duża radość. Jest to dla nas ogromna przyjemność, jak dla każdej kobiety, uczesanie i coś zrobienie, poprawienie urody jest bardzo ważne, więc z przyjemnością dzisiaj skorzystałyśmy, ponieważ idzie wiosna, więc każda pani chce być tym bardziej piękniejsza. Korzyści dla siebie z takich akcji widzą także kursantki oraz dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. Myślę, że dzięki temu staną się lepszymi fachowcami i w przyszłości nie będą narzekać na brak klienteli. W zawodzie fryzjera największe znaczenie ma przecież kształcenie praktyczne i to właśnie ciągłe doskonalenie warsztatu jest dla kursantek szansą na rynku pracy. Kształcimy zarówno w naszych pracowniach tutaj w szkole, jak i przede wszystkim u pracodawców. Dzięki temu nauka jest efektywniejsza i zwiększa swoje szanse również słuchacze na znalezienie później pracy. Ale co najważniejsze, jak podkreśla dyrektor CKU, opłaca się czasem otworzyć serce i zrobić coś dobrego dla innych. To dobro wraca. Nie tylko jego takim pozytywem jest to, że samo w sobie uszczęśliwia, ale my też spotykamy się z bezinteresowną pomocą. My też, i tutaj nie znajduję słów uznania dla naszych sponsorów, którzy doposażają nam pracownię i tworzą je od podstaw. W Ostrowieckim Kole Związku Niewidomych i Niedowidzących jest około 300 osób. Większość to kobiety, ale są także mężczyźni i dzieci. Akcje takie jak inicjatywa CKU zwracają uwagę na poważny problem, jaki mają osoby niewidome i niedowidzące. W Polsce jest ponad 1,5 miliona ludzi z wadami wzroku utrudniającymi normalne funkcjonowanie.